Siemanko wszystkim, jestem Aurox i doszły mnie słuchy, widzowie, że wczoraj nie każdy wziął udział w wyścigu, który zrobiłem na samym początku, więc dzisiaj zrobię go jeszcze raz. Uwaga, tutaj widzimy dźwignię i teraz, zanim ja tam dobiegnę, zobaczymy, czy wy zdążycie kliknąć łapkę w górę. Na raz, dwa, trzy, ja tu zabiegam i zobaczymy, czy wy w tym samym czasie zdążyliście kliknąć łapkę w górę. O, a ja jednocześnie sprawdziłem sobie tą oto pułapkę. Jestem ciekawy, czy dzisiaj wam się też udało i czy każdy wziął dzisiaj udział, bo wczoraj to wiem, że chyba nie każdy tam brał udział. Dlatego dzisiaj zorganizowałem ten wyścig jeszcze raz. Oglądajcie ten filmik do samego końca. Słuchajcie, dzieje się dzisiaj dużo, ponieważ jestem w swojej wiosce. Mamy dzień póki co, ale słońce normalnie leci. Tam, za tymi golemami pojawiły się jakieś dziwne rzeczy w lesie i tak dalej. Taka jakby strzałka też, nie wiem, pójdziemy dzisiaj tą stroną, zaraz wam to pokażę, więc oglądajcie ten filmik do samego końca. Generalnie no to wczoraj na live'ie bardzo dużo się działo, dzisiaj jak coś też odpalę live'a, jak będziemy szukali Lightheada i będę szukał przede wszystkim Karton Kata, znaczy bardziej Karton Kata, żeby mógł pokonać tego Lightheada. Tak więc subskrybujcie mój kanał, tutaj macie czerwony przycisk do subskrypcji, musi być on szary, a zobaczcie sami sobie, widzowie, jak malutko subskrypcji, brakuje mi do 100 tysięcy. Gdyby teraz każda jedna osoba kliknęła tego suba, to mielibyśmy sobie te 100 subskrypcji, o, klapstryk. Więc kto mnie słyszy, klika przycisk subskrybuj. Zanim jeszcze wyruszymy w tamtą przygodę, ja muszę się dokładnie uzbroić i w ogóle zobaczcie, co się działo z moją wioską. Tu tak naprawdę jest wszystko porozwalane. Główna pułapka została zniszczona. No, myślę, że należy się łapka w górę. Tak na pociechę, widzowie. Nie, no oczywiście był wyścig na początku. Kto brał udział, to brał udział. Ja zabieram sobie swoje rzeczy, które będą mi nie tak najlepiej, no w sumie potrzebne, bo nigdy nie wiadomo, co napotkamy. Dużo mikstur sobie wziąłem dzisiaj, zobaczcie sobie. Mam noktowizji, siły miksturę, tak samo szybkości, niewidzialności, bardzo dużo. Tak samo zabieram sobie łuk i widzę, że brakuje mi jeszcze strzału chyba, ale strzały powinny być do góry. Czekajcie, zjem sobie już od razu złote jabłuszko. Nigdy nie wiadomo, co się będzie działo. Oglądajcie filmik ze mną do samego końca. Gdybym czegoś nie zauważył, wy to możecie zauważyć, więc bacznie obserwujcie, co się będzie działo w tym odcinku. A ja co? Myślę, że mogę już wyruszyć. Jestem tak sobie ubrany. Gdyby coś, nie wiem, gdybym kogoś napotkał, Karton Kata albo kogokolwiek, widzowie, to od razu ściągnę tą zbrójkę na wszelki wypadek i wiecie, będę się jakby maskował między drzewami, chociaż za dnia to będzie ciężko, ale myślę, że i tak powinniśmy sobie dać radę. Zobaczcie, co się tu w ogóle dzieje z tymi golemami, nie? A, to wcześniej jak Smilik wypuszczał, żeby, bo jak Lighthead tutaj był, no wszystko zniszczył. Jak ja zrobiłem dzień na tym świecie, Lighthead się pojawił, zaczął wszystko niszczyć i w tamtą pułapkę go wrzuciliśmy, no działo się bardzo dużo, ale dzisiaj nie o tym. Mianowicie zobaczcie, co jest tutaj wybudowane. Jakaś, jak, no nie wiem, przypomina mi to strzałkę, no i wskazuje to, że byliśmy mniej więcej w tamtą stronę i tam już widzimy osła, widzimy osła i jakieś dziwne bloki. Zaraz tam podejdziemy, musimy to wszystko sprawdzić na tym filmie. Więc cóż, zaczynajmy, ta strzałka jakby kieruje w tą stronę, nie wiem, no przypomina to w sumie strzałkę, tak więc zobaczmy, co tutaj będzie. No generalnie jak coś, widzowie, dzisiaj będzie jeszcze raz live, nie wiem, czy już to mówiłem, generalnie ja zapominam cały czas. Ej, zobaczcie, co tu mamy, co to są za bloki w ogóle, nie mam pojęcia, jakby jakieś kółeczko z takim plusikiem w środku, blisko drzewa, wejdźmy, mieliśmy tutaj, mamy tutaj skrzynkę, kliknijmy prawy i mamy cut tut. Cud, to jest chyba ząb. Ej, widzowie, czy to jest ząb Karton Kata? Zobaczcie sobie. Kiedy w głównej ręce 101 obrażenia. Co? A uderzmy osła. Patrzcie to! Ty, co ja znalazłem? Ja znalazłem ząb, albo nawet kilka zębów Karton Kata. Ale spójrzcie, jakie to jest mocne. Ej, to jeżeli ząb Karton Kata ma takie obrażenia, 101 obrażeń, kiedy trzymam w ręce, to co dopiero sam Karton Kata, jak mogliście widzieć sobie to w poprzednim odcinku. Patrzcie, podchodzę do kurczaka, od razu na hita go pokonuję. Ej, nie wiem, ale dobra, w sumie jednego sobie takiego ząbka mogę zabrać. Więcej już tam nie będę ruszał. No, powiem wam, że dziwna sprawa, nie spodziewałem się czegoś takiego. Mamy skrzyneczkę, kolejny ząb. Ej, to tego już sobie zabiorę, gdyby co, to nie ja. O-o, widzowie, zobaczcie sobie. Mamy głowę szkieleta, mamy głowę creepera. Co jest grane? Znowu te bloki, które były wcześniej, gdzie znalazłem tam skrzyneczkę z tymi rzeczami. Szczerze mówiąc, zaczynam już się niepokoić, nie wiem. Rozejrzę się tutaj jeszcze dokładnie i wiecie co? Wolę sobie póki co zdjąć tą zbrójkę. Wolę sobie zdjąć tą zbrójkę, zacząć gdzieś tutaj chodzić. Zapowiada się dziwnie, a słońce mamy w którym miejscu? Zobaczmy. O, tutaj. Jak widzicie, słońce zasuwa na dół cały czas. Jak będzie noc, no to może być niepokojąco. No prawdopodobnie napotkamy na noc, a jak wiecie, Karton Kat ujawnia się w nocy bardziej. No dobra, no nie wiem, widzowie, co jest grane. Ej, a co to jest w ogóle? Halo, co to jest? Co to jest? Czemu? To jest jakby pusty blok, czy co? Nie, czekajcie, zniszczmy sobie to, bo nie wiem, o co chodzi. O, wyleciało coś z tego. Ej, co jest grane? Co to z tego wyszło? Patrzcie na to. Czekaj, zakładam szybko zbrójkę.
Nie mam pojęcia, ale coś się odrodziło z tego dziwnego bloku, patrzcie! Czy to jest jakieś... Czy to była jakaś podpucha na mnie albo cokolwiek? Ucieka, to patrzcie! Chodź tutaj! Co to za glizda jest jakaś? Uwaga, podpaliłem go z mojego miecza najlepszego! Padnie czy nie padnie? Ej, patrzcie widzowie, co to było? Weston Powder. No co to jest w ogóle? Jakie dziwne rzeczy, serio! Ej, to była chyba jakaś podpucha, nie wiem, czy to mógł być dobry znak, ale wydaje mi się, że nie. Już, czekaj, rozwalę to jeszcze też, zobaczymy. A, tu już wyleciały jakieś patyki inne chyba, albo zwykłe. Nie, zwykłe patyki z kolei tutaj wyleciały. Okej, naprawdę sytuacja... O, skrzynka, w której mamy zgniłe mięso, dobra. Tutaj mamy jakieś chyba pajęczyny czarne, nawet nie chcę to wchodzić, bo nie wiem, czy może to mi da jakieś efekty. Pierwszy raz widzę takie pajęczyny w ogóle w Minecrafcie, serio. Okej, kolejna skrzyneczka, mamy proc z kolei. Oj, widzowie, powiem wam, że robi się nieciekawie, naprawdę. A idąc dalej, mamy już coś takiego, jakąś jakby tablicę. EIOV43, 43DJFHKSJ, UFJD234, co jest grane? Ale zwróćcie uwagę, zauważyłem coś chyba podejrzanego, widzowie. W każdym z tych, na tej każdej tablicy są takie dwie cyfry jak 43. 43, 43, a tutaj mamy, no w sensie, tutaj jest 234, ale są, jest i 3 i jest i 4, nie? Więc no, nie wiem o co z tym może chodzić. Jak rozumiecie, to napiszcie mi teraz w komentarzu, a ja będę wam przypinał serduszka. Jeżeli rozumiecie, o co tutaj może chodzić. Ej, ja mam ten ząb kartonkata w ogóle. Mogę sobie tym cały czas używać tego. Ty patrzcie, jak to szybko nawet drewienko bije. Ej, to jest serio mocne. Dobra, ja to zniszczyłem niepotrzebnie, idziemy dalej. Owieczka, zobaczmy, czy ty to przeżyjesz, owieczko? Nie ma szans, żeby owieczka to przeżyła. O, widzowie, zobaczcie. Świnki zamknięte. Kto was tutaj zostawił, świneczki? Co jest grane? Dwie biedne świnki, które zostały zamknięte w kratach. Co? Nie rozumiem tego w ogóle, widzowie. I dokąd w ogóle te rzeczy nas prowadzą? Naprawdę dziwna sytuacja. Okej, ja się rozglądam tutaj mniej więcej przy lesie. Nie wiem, o co tutaj może chodzić. Mamy kolejną skrzyneczkę, zobaczmy sobie. Patrzcie, uwięzione owieczki w pajęczynach. Tym razem nie już takich czarnych, co były wcześniej, ale z kolei w takich białych już. O, to jest dziwna sytuacja. Widzowie, napisz, zaspamujcie teraz w komentarzu owieczki w pajęczynach, a ja będę wam przypinał serduszka. Dawajcie, każda jedna osoba, która mnie słyszy, pisze w komentarzu owieczki w pajęczynach i dostaje ode mnie serduszko. Okej, tu mamy szklane butelki, skóra, surowa wołowina i tak dalej. Nie wiem, wolę tego nie ruszać. Ej, co jest grane, owieczki? Jak wy się coś tutaj znaleźliście? Jezu, nie mogę się tu aż wysłowić czasami, sorki widzowie. Na razie, o, w sumie jedna tylko została, ta sobie zdążyła stąd uciec. Oj, widzowie, no nie spodziewałem się takich rzeczy, naprawdę. Wczoraj działo się dużo, byliśmy w zamku Herobrine'a, szukaliśmy tam kartonkata, którego nie było. Miałem takie przeczucie, że może on gdzieś tam być, ale niestety go nie było. Dzisiaj też go poszukamy na live, więc pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. Gdyby coś się wydarzyło, to od razu dostaniecie powiadomienie o moim odcinku, więc myślę, że warto zostawić tego suba. No i też malutko brakuje do 100 tysięcy, a myślę, żeby na 100 tysięcy subskrypcji zrobić coś specjalnego. Może piosenka, może coś lepszego, nie wiem, dlatego myślę, że każda jedna osoba powinna teraz zasubskrybować kanał. Ja się tutaj rozglądam, jesteśmy mniej więcej tyle od mojej wioseczki, mojej wioski, gdzie jest ona już tak naprawdę poniszczona, nie ma pułapek i tak dalej. No sytuacja jest naprawdę bardzo lipna, ale nic, słońce zachodzi coraz tu w dół. Ej, generalnie to wiecie co? A nie, nie będę się teraz ten ubierał z powrotem, chciałem się ubrać, ale ja jestem ubrany. Ej, widzowie, patrzcie na to, co jest grane. Tam jest jakieś zejście w dół, słońce zachodzi na dół, o co tutaj chodzi? Dobra widzowie, poczekałem sobie troszkę czasu, żeby jeszcze się bardziej ściemniło, księżyc jest mniej więcej gdzieś w tym miejscu, idzie do góry, zejdziemy sobie tam na dół, nie wiem co mnie może czekać, więc kto jeszcze nie kliknął łapki w górę, to teraz jest ostateczny moment właśnie i subskrybujcie kanał, bo dzisiaj będzie live z poszukiwania kartonkata, żeby mógł tego Lightheada pokonać, właśnie nie wiem gdzie jest też Lighthead, on zaginął w sumie na odcinku Smyslowa. Okej, widzowie, lecimy dalej, nie mam w ogóle pochodni, ale to nic, mam za to miksturkę niewidzialności, nie niewidzialności, no, też niewidzialności, ale mam też miksturkę Noctowizji, którą właśnie teraz chciałem sobie wypić, żeby mi się tu bardziej rozjaśniło. Zobaczcie, teraz po wypiciu tej miksturki mamy jasno dosyć, idziemy sobie na dół. Nie wiem, co możemy tutaj napotkać. Ej, zobaczcie w ogóle, jak tutaj to jest porobione. Jakby poszarpane takie dziury. Okej, dziwna sytuacja, czekajcie, słuchamy się, czy... Okej, niczego nie słyszę póki co. Schodzimy sobie na dół. Blok węgla, żelazo, mamy rudy tego... Karton kat, patrzcie na dół, patrzcie na to. Kolejny karton kat! Wspinają się tutaj do mnie do góry. Czy to jest rodzina Karton Cat w Minecraft?
Patrzcie na to, słuchajcie, wsłuchajcie się w ten głos, to jest znowu to samo. Ja to może podgłośnię, ustawienia, muzyka i dźwięk, czekajcie, dam 7-8%, okej. Co jest grane? Rodzina Cartoon Cat w Minecraft! Czy to jest tata, mama, siostra, brat, czy jak to działa? Patrzcie widzowie, ilu ich tutaj jest. Co ja zrobiłem teraz, nie wiem. Zjem sobie złote jabłko na szybko. Ty, może spróbuję ich pokonać, strzelmy, może z łuku na samym początku, nie wiem. Strzelamy i... Ty... Ej. Odbijają się strzały, nawet te lepsze od nich. Co jest grane, jakie głosy? Okej, widzowie, spróbuję tam zejść, albo nie. Nie, dostałem efekt jakiś, nie. Nie mogłem się ruszyć w ogóle. Co jest grane, gracz Aurok został zabity przez Cartoon Cat i odrodziłem się w swojej wiosce. Szczerze mówiąc, widzowie, nie spodziewałem się tego. Mamy noc, wróciło mnie z powrotem do swojej wioski. Ja spotkałem rodzinę Cartoon Cat w Minecraft. Ej, widzowie, poczekajcie, ja tam pobiegnę jeszcze raz. Chociaż nie, nie wiem, czy tam warto biec w ogóle. To było dziwne. Co to może oznaczać? Tego nie wiem. Wiecie co? Postanowiłem, że pójdę sobie teraz chyba jeszcze na szybko do zamku Herobrine'a, sprawdzić, czy tam czegoś nie ma. Mam nadzieję, że te cała rodzina tych Cartoon Catów nie pojawią się u mnie tutaj w tym, u mnie w wiosce, bo może być lipa. Gdyby oni to wszystko zobaczyli, już raz mieli bitkę z golemami, z kilkoma, to no, znaczy raz jeden Cartoon Cat w sumie miał bitkę, a teraz było kilka Cartoon Catów i szczerze mówiąc, mega mnie to zdziwiło. Nie wiem. Wiecie co, widzowie? Postanowiłem, że jednak wrócę sobie jeszcze tam raz na moment zobaczyć. Ej, serio, zaskoczyło mnie to mega. Zobaczcie, jestem znowu przy tej dziurze. Wypiję sobie teraz miksturkę na niewidzialność. Okej, 8 minut powinno wystarczyć i jeszcze sobie zjem złote jabłko na wszelki wypadek. Zejdziemy, zobaczymy, czy oni są tam nadal. Ej, nie ogarnąłem sobie jeszcze jednej miksturki. Mikstura na ten, potrzebuję na noktowizję. Dobra, widzimy się za momencik. Jestem teraz niewidzialny, zobaczcie sobie widzowie po wypiciu tej miksturki, ale mam jeszcze miksturkę noktowizji, żeby mógł teraz sobie lepiej po prostu widzieć. Okej, znowu stało się jasno. Idziemy na dół, zobaczymy, czy jeszcze ta rodzina Cartoon Cat tutaj będzie. Sorki, że się już seplenie, ale no naprawdę to, co przed chwilą spotkałem, to mnie mega zaskoczyło. Okej, idziemy sobie teraz dosyć szybciej. Tak, są, zobaczcie widzowie, cały czas sobie biegają. Tu widzę jednego nogi, drugi sobie biegał gdzieś przed chwilą. Ten w ogóle, nie wiem, jakby się rozglądał tam za czymś, ale gdzie jest pozostała dwójka? Nie widzę, nie wiem w ogóle, widzowie, szczerze mówiąc. No, nie spodziewałem się takiego scenariusza w tym filmie. Te dziwne rzeczy najwidoczniej musiały mnie zaprowadzić do czegoś takiego. Okej, wiecie co? Tak myślę sobie, żeby pójść jeszcze sobie teraz do domku Lightheada, zobaczyć, czy przypadkiem go tam nie ma, bo jeżeli on tam jest, to w sumie mógłbym... tak myślę, żeby jakoś spróbować przekonać te... chciałem na początku przekonać samego Cartoon Cata na swoją stronę, żeby mógł mi pomóc pokonać Lightheada, albo po prostu teraz już bardziej rodzinę mi pozostaje, rodzinę tego Lightheada. Okej, no nie wiem, tutaj się wracamy jeszcze, zobaczymy, albo nie będę już wracał do domu Lightheada, nie wiem, zobaczymy, na pewno sobie teraz wrócę do mojej wioski, zobaczymy, czy tam się coś nie wydarzyło przypadkiem, jeżeli tam by teraz się Lighthead prowadził, pojawił po prostu. Ej, widzę, gdyby tak było, to wiecie co? Od razu bym teraz poszedł, wypuścił na jego golemy, albo nawet nie golemy. Po prostu bym zaprowadził Lightheada w to miejsce, gdzie znajduje się rodzina Cartoon Cata. Ja jestem ciekawy wtedy jego reakcji, jak by wyglądała ich, może, nie wiem, bitka by mieli. Bitkę. Dobra, widzowie. Wiecie co? Ja już mniej więcej, to będzie na tyle w tym filmie. Mnie już nie widać zbytnio. No teraz widzicie, o, jak trzymam ziemię. Jak coś, to dzisiaj będzie wieczorkiem jeszcze live. Zobaczcie sobie mój poprzedni filmik, jak znalazłem Cartoon Cata razem ze Smyslowem w nocy o 3:00. Ten filmik teraz wam się tutaj wyświetla. Wbijajcie na mojego Instagrama oraz na naszą grupę na Facebooku, gdzie możemy sobie wspólnie popisać. I też was zapraszam na mój drugi nowy kanał, który nazywa się Aurox Games. Wyświetla on się teraz tutaj na środku. Tam będą pojawiały się dodatkowe odcinki z Minecrafta, a właśnie z Cartoon Catem, z Lightheadem, o ile się pojawi. No i też z Robloxa. I możecie w komentarzu napisać propozycję innej gierki na ten drugi kanał. Ja się z wami żegnam, to było na tyle. Widzimy się dzisiaj na live'ie prawdopodobnie, a jak nie, to jutro na odcinku. Ale live raczej będzie, tak więc trzymajcie się. Siemanko!